Noc polarna, 13 grudnia 2017 roku. Wieczorne spacery z trójnogim psem kojarzą mi się nieuchronnie z wyjściem kosmonauty ze stacji kosmicznej w otwartą przestrzeń. Okutany w niebieski, lekko dziurawy skafander i gumofilce sunę za podskakującym kudłem. Smolistą ciemność rozcina snop latarki. W oddali widać pobliskie stacje i światła kosmodromu w Górowie. No to pojechałem. Nad głową zaś bezkres 14 miliardów lat świetlnych. Wczoraj łeb urywał huragan. Świerki przyginało do ziemi. Topola machała gałęziami jak kibic po wpadnięciu bramki. Trzeszczało, świszczało, huczało, łomotało. I gdy tak już byłem kilkaset metrów od siedliska, które rozświetlone kusiło ciepłym i przytulnym wnętrzem, zatęskniłem za dniami lipcowo-sierpniowymi. Dniami ciepłymi, pełnymi słońca, pachnącymi lawendą. Kiedy to kładłem się przed domem na trawniku, wystawiałem kołdun do słońca i chłonąłem pełnię lata. Dniami sianokosów, kiedy intensywny zapach świeżo skoszonych łąk wisiał w powietrzu. Dniami leniwymi, kiedy to, co wiosną posadzono, dojrzewało. Wieczorami ciepłymi, rozświerszczonymi, spędzanymi z przyjaciółmi przy ognisku na żartach, śpiewach i konsumpcji trunków ognistych. Ech, rozmarzyłem się w tę noc polarną, jak co roku, a zima jeszcze na dobre się nie zaczęła. Śpisz jeszcze? 15 grudnia 2017 roku. Śpisz jeszcze, a za oknem ciężko wstaje dzień grudniowy, zimny i mroczny. Może śnisz o nowych butach na zimę, które sobie na dniach kupisz. Wczoraj przed zaśnięciem cieszyłaś się jak dziecko, że zarobiłaś parę groszy na świątecznym kiermaszu, sprzedając swoje szkatułki, maryjki i ikony. Ciężko zapracowałaś na te pieniądze. Najpierw przez kilka dni siedząc w swoim warsztaciku, a potem stojąc kilka godzin w zimnie, przy stoisku, okutana w parę bluzek i dwie kurtki. Przed wyjściem śmiałem się, że wyglądasz jak cebula albo dziewczyna z zapałkami. Rankiem było zimno, piec ustawiony na minimum, aby oszczędzać drogi pelet. Teraz jest 17 stopni, a piec działa od 2 godzin. Rozpaliłem kominek. Trudno jest wygrzać stary, nieocieplony dom pod bocianem. Na szczęście mamy dużo drewna do spalenia, pozostałego po rozebranej, starej stodole. Wypiłem już mulistą kawę, czytając o tym, sam nie wiem po co, jak ludzie nieprawi i niesprawiedliwi demolują nam Polskę za przyzwoleniem odczadzonej 500-plusową jałmużną połowy narodu, która nie potrafi zrozumieć nawet prognozy pogody. I zastanawiam się w takich chwilach, czy nie sprzedać tego wszystkiego, spłacić do końca kredyty, spakować walizki i wyjechać, gdzie żyje się normalnie i godnie. Usłyszałem za szafy twoje ciche dzień dobry. Pewnie zaraz wstaniesz, zaczniesz się krzątać po domu. Koty wrócą z porannego spaceru i z ogonkami jak antenki otoczą cię, domagając się śniadania. Ja podreptam do szopy i naniosę drewna do kominka. Chwilę porozmawiam z tobą i zaprzęknę się w ten cyfrowy kierat. Oczy. 15 grudnia 2017 roku. Siedział na schodkach przed nieczynnym pubem naprzeciwko Polo. Głowa zwisała na piersi, rozchełstana pomimo zimna kurtka. Obok rzucone niedbale siatki i inwalidzka kula. Tak bym wyglądał, powiedziałem do Patryka. Ktoś by do mnie podszedł, pytał, czy nie trzeba mi pomóc, czy coś mi się nie stało, a ja powiedziałbym, nic mi nie jest. Nie przeszedłem przeglądu. Przez oczy. Angielskie oczy. Patryk zaśmiał się i stwierdził, że to tekst dnia. Tak, wszystkiemu były winne lekko skośne, szklane, podobno angielskie oczęta. Horror zaczął się w poniedziałek. Górowski diagnosta obmacał frotkę i stwierdził, że razi w oczy przeciwbieżnych.
i to okrutnie. A na to on, po zmianie przepisów, za żadne skarby oczów swoich przymknąć nie może. Bumagę odmawiającą wydał, dowód nieopieczętkowany oddał. Klapa. I skąd ja do cholery znajdę nowe oczy frotkowe? Cały poniedziałek i pół wtorku spędziłem na poszukiwaniach. Warunkiem było, żeby nie były naznaczone znaczkiem E11. Homologacja brytyjska. Ale wszystkie oczy z odzysku są E11, bo frotka jest cała E11. Made in England. Znaczy, mimo że kierownik jest po dobrej mańce, po lewej. Kolejny sprzedawca po dłuższej dyspucie obiecał, że wyszuka mi takie, które na 101% są prawostronne. W czwartek zmaltretowana śniegiem i wodą paczka dotarła. Nowe lampy były identyczne ze starymi. Kropka w kropkę, taki sam wygląd i oznaczenia fabryczne. Załamka. Wymieniać czy nie wymieniać? Oto jest pytanie. Dzisiaj rano zabraliśmy się za to z Patrykiem w jego wiekowej stodole. Cośmy się nakleili, to nasze. Groziła nam konieczność zdemontowania połowy przodu, wyjęcia silnika, demontażu magnesu na cipip, zwanego też kangurem. Ponad 2 godziny gry planszowej z polami w stylu upadła ci śrubka, wracasz 4 kroki do tyłu. Koniec końców, tylko dzięki Patrykowi, bo ja bym już dawno stracił cierpliwość i utopił frotkę w pobliskim bobrowisku, udało się. Z pewną taką nieśmiałością zajechaliśmy do pana diagnosty. Wymarzliśmy się w aucie, bo kolejka była okrutna, ale chcieliśmy mieć to za sobą. Pan diagnosta, aparacik mierniczy do ocząt frotkowych, przytknął, podsmokał i stwierdził, że no dobra, jest okej, uff. Inny świat. 16 grudnia 2017 roku. 7 rano. Znów jakieś jaja z internetem. Na dworze ciemno i zimno. Konająca noc grudniowa. Rozpaliłem kominek 3 listewkami i 1 małą deseczką. Bo tylko tyle zostało w koszu z drewnem w sieni. A nie chciało mi się ubierać i iść do szopy po nowy zapas. Udało się. W salonie robi się ciepło. Tutaj przy moim biurku jest aktualnie 16. Zielony smok huczy za ścianą, pożerając tak drogocenne worki z karmą. Siedzę w polarze opatulony w zielony koc. Co pewien czas spoglądam na dogorywający internet. Dobry czas na pisanie. Na razie nie będę dzwonił do Playa. Jakiś czas temu zadzwonił Wojtek K., mój od wielu lat klient. 15 albo może i więcej. Zadzwonił, jak sam powiedział, zupełnie bez powodu, tak po prostu, żeby zapytać, co słychać, czy wszystko dobrze. To miłe, bardzo miłe. W dzisiejszych czasach niespotykane, albo bardzo rzadkie. Od niego mamy stół w salonie, prezent na nowe życie. Stół warty kupę kasy, bo z prawdziwego jesionowego drewna. W zeszłym roku, kiedy remont trwał w najlepsze, zadzwonił i powiedział, że postanowił nas obdarować jakimś meblem ze swojego sklepu meblowego. To było niesamowite. Tę rozmowę zestawiłem sobie w głowie z innym telefonem. Od kogoś, kogo znam od bardzo dawna. Ten ktoś też jakiś czas temu zadzwonił. Pytał, co słychać, chwilę coś tam poopowiadał, pożartował, a ja podświadomie czekałem, aż wyjawi, jaki ma do mnie interes. No i wyjawił. Bezinteresownie nie dzwonił. Poczułem niesmak. Po tym telefonie uświadomiłem sobie, że większość kontaktów towarzyskich zdegradowała się właśnie do takich relacji. Bynajmniej nie stało się to z dnia na dzień i w momencie mojej przeprowadzki na wieś. To był proces wieloletni. Przyjaciele, dobrzy kumple, z którymi wypiło się może wódki i konie kradło, pozamykali się w swoich bańkach, mikrowszechświatach wyznaczonych przez trójkąt dom, praca, zakupy. Oczywiście pojawił się Facebook, cyfrowa atrapa, erzac kontaktów towarzyskich. Po co się spotykać, dzwonić do siebie, jak się widzimy? Albo nie, bo algorytm uznaje, że nie jesteśmy siebie warci na niebieskim portalu. Ile jest warta owa atrapa, przekonałem się, przeprowadzając parę lat temu eksperyment ze zniknięciem. Będąc dość aktywnym,
Milknąłem na kilkanaście, a raz nawet na ponad 50 dni, czekając aż ktoś spyta, czy wszystko u mnie w porządku. Tylko trzy osoby z moich kilkuset znajomych, w tym wielu bardzo bliskich znanych od wielu lat, odezwało się zaniepokojone moim milczeniem. A iluż było takich, zwłaszcza jeden, na którego chyba się uwziąłem i którego pytałem, co tam u ciebie? A on, że opowiadał i opowiadał i opowiadał. Ja to, ja tamto, ja wtedy, ja. A ja potakiwałem, zastanawiając się, czy w końcu przestanie mówić tylko o sobie i zada jedno małe, proste pytanie. A co u ciebie? Długo zastanawiałem się, z czego to wynika, dlaczego rwą się międzyludzkie więzi. A przecież to one sprawiają, że czujemy się szczęśliwi i bezpieczni. Bo człowiek jest istotą społeczną, odkąd zlazł z drzewa, rozpalił ogień, zaczął polować na mamuty. Od półtora roku żyje w zupełnie innym świecie. Tutaj polujemy wspólnie na mamuty, a nawet tygrysy. Rozpalamy ogniska i przy nich gadamy do rana, żłopiemy wodę ognistą, drapiemy rysunki na ścianach jaskiń albo idziemy postraszyć dla jaj małpy. I to jest dobre. Tak powinno właśnie być. Zaraz wrócisz. 19 grudnia 2017. Jesteś na zakupach. Ja próbuję pracować, ale idzie mi marnie. Ledwo co pojechałeś, to przyszedł pan Henryk. Długo nie siedział, kawy nie chciał, bo jak powiedział, opity jest. Posiedział, popowiadał, zostawił listę mechaników wartych polecenia. Do drzwi go odprowadziłem, pożegnałem, spojrzałem za okno, a tam bajkowy krajobraz. Lekki mróz zakonserwował nocną szać. Słońce roziskrzyło miliardy miliardów diamencików, które zawisły na każdej gałązce, krzaku, chwaście. Nie mogłem się oprzeć, w samym polarze poszedłem na górkę to uwiecznić. Zaraz wrócisz. Wniesiemy do domu zakupy świąteczne. Skromne, bo niestety tak będzie w tym roku, ale kiedyś będziemy bogaci, gdy spłacimy wszystkie kredyty i wykończymy do końca nasz dom. Obiecuję ci, że nie będziesz wtedy stała przed półką w sklepie i obracała każde opakowanie, patrząc na kosmiczną cenę, jaka na nim widnieje, bo wszystko tak strasznie zdrożało. Parę dni temu poprosiłaś, abym kupił jajka, więc wstąpiłem do Polo. Patrzę, one prawie po 7 zł, a przecież jak ostatnio je kupowałem, były po 3 z kawałkiem. Że masło drogie, to wiem, ale jajka i setki innych rzeczy? Idzie nowy rok i pewnie znów zdrożeje i to, i tamto. Dobra zmiana, kapip jej mać. Zależy jak dla kogo, bo nie dla uczciwie i ciężko pracującego człowieka. Dobra zmiana dla tych, co oderwali innych od żłoba i sami teraz łapczywie żerą ile wlezie. Dobra zmiana dla miernych i wiernych. Dobra zmiana dla biernych, co to wolą dary losu brać, 500-złotową jałmużnę i inne renty, dodatki, sratki pobierać. Doić ile wlezie, bo się należy. A flaszkę i zakupy zamawiać dowozem taksówką, bo spod wielkiej jak ściana plazmy dupy ruszyć się nie chce. Odradzające się słońce. 26 grudnia 2017 roku. Jest taki dzień, kiedy zaczynam odczuwać odradzające się słońce. Po paru sztormowych dniach się rozpogodziło. Przemoczona doszczętnie ziemia obsycha. Woda spływa z pagórków rowami, gromadzi się w stawach, oczkach wodnych, ale grawitacja ciągnie ją dalej i dalej w stronę zimnego morza. Wyszedłem na mały spacer. Na rozbitce obok naszego siedliska złośliwy wiatr powalił starą gruszę. Jej rozłupany pień wygląda jak rozdęte truchło, którym zajmą się teraz łapczywie przeróżne pakmany. Pewnie sadził je dawny gospodarz tego siedliska ze 100 lat temu. Po domu zostały tylko fundamenty i jedno już samotne drzewo. Wracając, usiadłem na ławce przed domem, skierowałem twarz do wiszącego nisko nad kreską horyzontu słońca. Poczułem delikatne ciepło. Fotony z pobliskiego żółtego karła po pokonaniu w 8 minut i 19 sekund 150 milionów kilometrów pieściły moją twarz. Z każdym dniem słońca będzie coraz więcej i to bardzo cieszy.
Wyciągnąłem w stronę Boga Ra, lub jak kto woli, Sfaroga, źródła wszelkiego życia, dłoń, chłonąc niewidzialną energię. Witaj, pomyślałem. Jeszcze minie parę miesięcy, nim zieleń pokryje zbrązowiałą zgniliznę. Doczekamy, damy radę. Teraz już z górki. Slowland. 6 stycznia 2018 roku. Lubię te chwile o poranku, gdy słońce stoi nisko nad horyzontem. Ostre jego promienie uwypuklają każdy najmniejszy szczegół. Niebo jest błękitne, potem zwykle szarzeje. Słońce skryje się za grubą powłoką. Świat zewnętrzny nie jest czarno-biały. Na powrót pokrył się różnymi odmianami ochry. Zima jest łagodna. W gruncie rzeczy bardzo mnie to cieszy. Oszczędzamy na ogrzewaniu. Aczkolwiek czasem wkurza wszechobecne błoto, zwłaszcza gdy wnoszą je do domu futrzaste. Ziemia nasączona jest wodą jak gąbka. W zagłębieniach terenu na polach i łąkach potworzyły się rozlewiska. Miejscami szlak trafił o ziminę. Na szczęście droga do nas jest przejezdna, choć dziurawa jak ser szwajcarski. Plomby można pogubić. Za 2 miesiące miną 2 lata, odkąd tu się pojawiliśmy. Moje pierwotne zauroczenie nie przeminęło jak w bajce o domku w Bieszczadach, choć pewnie czasem psiocze. Graszka świadkiem. Wystarczy wtedy, że w taki piękny jak dziś poranek pójdę przejść się po polach i zaraz stawiam się do pionu. Miliony ludzi chciałoby mieszkać tak jak my. Prastara, pruska Natangia, ziemia spływających wód i pagórków. Dawne Prusy Wschodnie, kraj ciemnych lasów i przezroczystych jezior, gdzie nad szerokim polem lśnią Plejady. Nie Mazury, bo do nich daleko. Nawet nie Warmia, bo jej historyczna granica przebiegała mniej więcej w połowie drogi między Lidzbarkiem i Górowem. Podczas dzisiejszego porannego spaceru nazwałem ją w myślach Slowland, kraj powolności, bo tu czas płynie naprawdę wolniej. Kraina zapomniana, terra incognita, biała plama, gdzie diabeł mówi dobranoc. Jej mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z tego, iż mieszkają na żyle złota. A z kimkolwiek stąd bym nie rozmawiał, podkreśla, że najchętniej uciekłby daleko stąd, do wielkiego miasta, bo tutaj brak perspektyw, brak pracy, bieda. A ja odpowiadam, że wystarczy zakasać rękawy, chwycić kilof i dokopać się do złota, ale że ono bardzo płytko i nieprzebrane są jego zasoby. Oszołom ze mnie, prawda?